kurczę, przez to, że jest tak mokro, mi ten płaszcz się tak pobrudził, dół i dół tego płaszcza pobrudził mi wszystko. Skarpety, buty, mam wszystko czarne, obłocone. Słuchajcie, tutaj pojawia się kolor granatowy. Ja w ogóle nad tym granatem zastanawiam się już drugi rok z rzędu. Choinka z granatem bardzo by do nas pasowała. Ryszo! Świetnie się bawię. Słuchajcie, to jest tak, że ładuję się do człowieka do domu z kamerą o godzinie 8 rano. Ja nieprzygotowany, piję sobie swój imbirek z cytrynką, a oni chcą mnie nagrywać. No szczyt szczytów, no ale przyzwyczajony jestem. Nawet Krysiu, prawda Krys? Że przychodzą na nas z kamerami non-stop? A kto jest od nagrywania? Dzisiaj podobno moja żona rzuciła niesamowitą rolkę. I zaraz ją sobie sprawdzę, tą rolkę. Tu będzie Izabela Janachowska. I to jest ta rolka. A, trochę, a to nie ta kobieta, ale prawie ta. No tak. I to jest prawdziwy taniec z gwiazdami. Wszyscy już jedziemy gotowi. Gotowi do drogi. Gotowi do drogi. Byłam przekonana, że będziesz dzisiaj chciał iść w czerwonej kurtce. I myślałam, że będę musiała ciebie przekonywać, żebyś szedł w tej, bo właśnie w tej chciałam, żebyś na zdjęcia ze mną poszedł. A byłam przekonana, że poszedł tę czerwoną. Już chciałam powiedzieć, że dobra, to weźmiemy dwie. Czekaj, ja klucze od domu mam, to muszę dłużyć. No wskakuj. Co? Wskakuj, zapinam ci paski. Paśki już. No. No jasne, że ci pomogę. No. Idę z tamtej strony cię zapiąć. No u nas rano. Jak jest Krys rano? Dobrze. Krys przedstawił wam wersję oficjalną. A jaka jest prawda, że zawsze rano jest? Szybko, szybko, myj ząbki, ubieraj się. Krysuś, nie ma czasu. Jak mama ciągle mówi rano. Ale już idzie nam coraz lepiej. Najtrudniejsze bywają poniedziałki, prawda Krysuniu? Tak. Mhm. Nie widzę czasu. Ja tobie pomogę odpiąć, dobra? Tak. Ja ci pomogę. Okej. Dobra. Chodź Kiciunia z mojej strony, dobrze? Nie, 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 nie. Chodź tutaj, nie od ulicy. Dobrze, dobrze. Pojazdź się. Dobra. No. No pada deszcz, to na moją fryzurę jest niedobrze. Uwaga! Dobra, Krys jest odwieziony, został w swojej szkole. Tam oczywiście nie wolno wchodzić z kamerami, więc szybciutko pobiegłam go zaprowadzić. W ogóle Krys super. Bez problemu zostaje w szkole. Choć w ogóle teraz sobie wymyślił taki sposób, że on nie wchodzi do klasy, tylko ze mną ma przytulasy, przytulasy, przytulasy i jakby z moich rąk musi przejść w ręce swojej pani. Jakby on nie chodzi po ziemi. Znaczy, oczywiście potem chodzi, ale ten moment przekazania, to jest moment przekazania dziecka, jakby nadal był jakimś takim malutkim dzidziusiem. Teraz właśnie tak mu się coś zmieniło i no, i tak to wygląda. A ja dzisiaj mam trochę swoich zawodowych rzeczy do poogarniania. Za oknem jest okropnie. Szaro, buro, plucha. Ja nie znoszę listopada, to jest mój najmniej ulubiony miesiąc w roku, więc ogólnie najpierw Halloween, a potem zaklinamy rzeczywistość, że są już święta, więc ja słyszałam, że w Auchan są mega fajne dekoracje świąteczne, a wiecie, że ja mam bzika na punkcie dekoracji, więc postanowiłam, że pojadę i to sobie sprawdzę. Także zapinam pasy i suniemy w drogę. Sprawdzimy, co tam w trawie piszczy. Święta bomba. Widzę, że jest kilka zupełnie różnych kolekcji. Złote, białe, co jest jeszcze? Srebrna też.
No naprawdę, jakby zamarzł na nich lód, to ekstra. Widzę, że pojawia się tutaj motyw sówki. Fajna sówka, ale znowu fajne bombki znalazłam. Ładne. Dużo leci z nich brokatów. Czuję święta. My w domu zawsze robimy dwie choinki. Jakby główna, duża, która jest w salonie. Plus Krisuś robi swoją choinkę. I Krisusia choinka jest zazwyczaj pełna właśnie takich różnych dekoracji, jakichś właśnie tutaj jelonków, saneczek, mega kolorowych bombek. U niego po prostu musi się dziać na choince. Natomiast no ja, wiadomo, wymyślam jakiś motyw, który jest we wszystkich dekoracjach w całym domu i tego się trzymam bardzo mocno, więc żeby Krisuś nie przychodził na przykład do mojej białej choinki ze swoją czerwoną bombką, to ma swoją do skomponowania, tak jak to czuję. Co tu jeszcze mamy? Cutie. Widzę, że jest dużo rzeczy z takim właśnie motywem drewnianym, czyli idziemy w stronę natury, tak samo w tych dekoracjach świątecznych, jak to było w ślubnych. Dobra, nie wszystko złoto, co się świeci, a jednak... Złoty to jest absolutnie kolor świąt, więc to jest coś, co ja lubię. Zobaczcie, że są takie fajne gotowe zestawy, jak na przykład trudno jest Wam wybrać pojedyncze rzeczy, to warto skorzystać z takiej podpowiedzi, to akurat świetne. Tutaj mamy pudrowy róż, czyli motyw gwiazdeczek na przykład, takich ślicznych. Mamy dużo krasnali. Koniki! Sweet! Ładne. I znowu taki naturalny motyw, w ogóle nawiązujący, nie, do takiej świątecznej tradycji. To mi się bardzo podoba. Słuchajcie, tutaj pojawia się kolor granatowy. Ja w ogóle nad tym granatem zastanawiam się już drugi rok z rzędu, bo choinka z granatem bardzo by do nas pasowała. I właśnie gdyby ten granat z czymś połączyć, to może wyjść nieźle. Ale jeżeli decydujemy się na granatowe dekoracje, które są dosyć ciemne, to naprawdę wtedy musimy kupić milion światełek. I tam mam jeszcze czerwoność. Czerwoność, no i tutaj świąteczny klasyk, nie? Czyli jednak kolor czerwony, tu wjeżdżają Mikołaje, bombki takie fajne, klasyczne. No to też jest niezłe. W ogóle ta czerwień za mną chodzi w tym roku. O, 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 o. Też ładne. Kolorowy zawrót głowy. Dobrze, że na zrobienie zakupów macie czas aż do 24 grudnia, więc na pewno zdążycie coś tutaj dla siebie wybrać, a ja muszę zacząć podejmować decyzje. Dobra, słuchajcie, pierwsze świąteczne zakupy zrobione. Kto tu do mnie pisze? A, dobrze, moja siostra. Ale w międzyczasie, wiecie jak to jest na zakupach, jak jesteś mamą, to zawsze wypatrzysz coś dla swojego dziecka. I ja wypatrzyłam taki obłęd, bo moje dziecko ma teraz totalną fazę na Pokémony i Pikachu jest oczywiście ukochanym i wypatrzyłam taki czederski plecaczek, więc oczywiście nie mogłam się oprzeć. Jeszcze w środku jest mnóstwo prezentów, ale to już pozostanie niespodzianką. Ja właśnie wpadłam do galerii po to, żeby spotkać się na stoisku Dyson z ich stylistą fryzur. Oni mają fajne nowe opcje, o których chcę powiedzieć moim obserwatorom. Z Dysonem pracuję już od wielu lat. Kocham, uwielbiam, więc lecę. Dobra, a teraz muszę to tu powiedzieć. Jak tam było z filtrami w tej galerii? Aha, nie świecę się za bardzo, powinnam się przypudrować. No to jeszcze dajmy. Jeszcze się przypudruję trochę, bo się świeca. Taka praca! Żeby nie używać filtrów na Insta. Lepiej? No to super. To może jeszcze raz do Ciebie powiem, bo u Ciebie też się świeciłam. Nie, bo my mamy nagrane, jak się pudrujesz. A, przepraszam, zupełnie o tym zapomniałam.
Dobra. Nagrywamy vloga. Okej, okay, okej. Okay, czy tak naprawdę jak to wygląda? O nie! Prawda boli. O, mój mąż dzwoni. Halo, menu? Słuchaj, na zewnątrz, no mamy... na zewnątrz... No, Chris ma takie skórzane botki, ja mam adidaski, a w środku to chyba będziemy po prostu na bosaczka. Myszo, bo ja już skończyłam teraz w Dysonie, możesz spokojnie wychodzić już z domu, jechać po Chrisa. Przecież my na miejscu się spotkamy, my mamy to siodełko. Ale mówię ci, że możemy szybciej, to chodź, postaraj się jak najszybciej. No, mówię ci tak. No, 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 dobra. Pa. Jeszcze przede mną dzisiaj sesja zdjęciowa, rodzinna, świąteczna, więc jestem mega podekscytowana, bo bardzo... Ja lubię od czasu do czasu zrobić sesję, taką naszą rodzinną z Krysulkiem. Ale ostatnio jakoś tak się w ogóle nie składało. Zazwyczaj te sesje robimy podczas wyjazdów wakacyjnych, a ostatnio jakoś tak w ogóle się nie składało i mam wrażenie, że dawno nie mamy sesji zrobionej. A jeszcze też nigdy nie mieliśmy sesji robionej w takim klimacie właśnie Christmas, więc lecimy. Wiesz co, dostałem z mojej szkoły Stars of the Week! A Chris już tak mówił, że tak marzy, żeby wreszcie dostać Star of the Week. Ja mówię, no kochanie, na pewno kiedyś dostaniesz, no. A to było już w tym tygodniu. To wyróżnienie za super pracę w tym tygodniu. No, brawo. A ja też mam dla ciebie niespodziankę wspaniałą. Czeka na ciebie w aucie. A gdzie my teraz jedziemy, chłopie? Gdzie to jest? No... Jest to kawałek za Warszawą, nie? Józefu? Jest to daleko. W stronę od Płocka jedziemy. Oh, ale jesteśmy o takiej godzinie, że nie ma korka, więc lecimy szybciutko. Tam już na nas czekają. Chris, na zdjęcia jedziemy, te świąteczne, a tak? Czeka. No pani fotograf. Chodź, ja ci coś pokażę. Nie uwierzysz, jaki mam dla ciebie tam prezent z tyłu. Pikachu! No Pikachu, wskakuj Pikachu. No! Podoba plecak Pikachu? Podoba ci się niespodzianka Krysusia? Tak. No to cieszę się. To będziemy teraz rozpocznij, nie? Ja to... 37 minut. Oni mają ten adres? Może im wyślesz jakoś? Ja nie wiem. Kurczę, przecież jest tak mokro, mi ten płaszcz się tak pobrudził, dół i dół tego płaszcza pobrudził mi wszystko, skarpety, buty, mam wszystko czarne, obłocone. Za 50 metrów na rondzie drugi zjazd. 400 metrów, skręć w lewo. Mamy troszeczkę trasy, możesz spokojnie, Myszko, ściągnąć sobie czapeczkę. Nawet budki możesz ściągnąć i kurteczkę możesz rozpiąć i szaliczek możesz ściągnąć. Mamy budki też. Pół godzinki jazdy, wiesz? Nie odpinaj się. Odpinam, tylko jak ja mam to ściągnąć? Daj, zacznij od tej rączki, ja ci pomogę. Okej, okay. Teraz druga rączka. Ale hamowanie, o. A ty byś zapalała. Wiem. Chciałem przyjechać na tym czerwonym za bardzo. Dobrze ci? Bo przecież jakbym przyjechał na czerwonym, on by to nagrał, to wiesz co by było. Moje serce kochane. Chcesz sobie postać, to podpocz. Ale pogoda. Wstydno. Spać mi się chce. Mi też. Chris, tobie też chce się spać? Na stojąco mogę spać. Mi też. Umyłem samochód, ale już jest cały brudny, powiem wam. Ja chciałam zdjęcia na zewnątrz, w śniegu, a tu pada deszcz. To nie zrobisz na zewnątrz śniegu. A jaki śnieg? Skąd śnieg? Oni tam mają maszynę do produkowania śniegu. Ale nie w taki że nawet jak jest taka pogoda, w sensie, że, że nie pada naprawdę śnieg, to tam można mieć zdjęcia w śniegu, tylko na pewno nie może wtedy deszcz padać. Ale poczekamy, może przestanie ten deszcz padać. A może poza Warszawą nie pada. Tak, Myszko, pierwsze płatki śniegu właśnie spadły. Ulepimy dzisiaj bałwana! Oj, Misiu, dzisiaj nie ulepimy go bałwana! O Boże, moje serce! I love you! Na
Księżyczko, zasyćcie, to będzie super! Tak, ja z tobą! Daddy, jesteś zadowolony z selfie? O, zobacz, Chris! Juhu! 3, 2, 1, hasa! Brawo! Radzie do góry! Super, kochanie, tak! 3, 2, 1, hasa! No widzicie, jaka świetna zabawa, robimy foty, a przy okazji super zabawy. A ja śpię! Ryszo! Świetnie się bawię. Po całym dniu przygód i atrakcji już trochę jesteśmy zmęczeni, ale muszę Wam przyznać, że ten dzień był bardzo wyjątkowy, bo dzięki niemu poczułam magię świąt. Najpierw pierwsze świąteczne zakupy w roku, potem jak jechaliśmy tutaj na sesję, spadł pierwszy śnieg, no i te wspaniale udekorowane wnętrza, muzyka, zdjęcia, to wszystko wprowadziło nas w taki cudowny nastrój. A jak święta, no to zaraz będzie trzeba przygotowywać prezenty. A jak wiecie, Empik Photo słynie z tego, że pomaga w przygotowywaniu spersonalizowanych prezentów na każdą okazję przez cały rok. Więc w związku ze świętami na ich stronie znajdziecie specjalną zakładkę Święta, w której mnóstwo inspiracji na prezenty dla każdego. Dla niej, dla niego, dla babci, dla dziadka, więc mnóstwo podpowiedzi, czyli tego, czego zawsze szukacie, tego, co nam lekko ułatwia życie. Prezenty są w 5 kategoriach, na przykład z takimi ciastkami albo z takimi dziadkami do orzechów. Ja Wam pokażę, mamy, no właśnie, zaczęłam od poduszek. Fajne poduszki, które możecie przygotować. Tu są z imionami, pokażemy, tu są imiona. Pokaż, tu na dole są imiona. Karolina i Kamil. W Empik Photo znajdziecie też takie superowe naklejki na prezenty. Od kogo, dla kogo, czyli na przykład dla Tosi, od Świętego Mikołaja, dla Błażeja, czy dla dziadka. Oczywiście kartki z personalizowaną kopertą na wstępie, a potem z Waszymi imionami, nazwiskami, przepięknie wdrukowanymi w kartkę. Na przykład mamy tutaj opcję Merry Christmas. Państwo Romaniukowie życzą na przykład. I tutaj z Waszym zdjęciem, zobacz, obejrzyj, a zobacz, tu mamy takie, co to jest, myszka? Co Ty myślisz? A tutaj, zobacz, z ciastkami, czyli Twój ulubiony wzór świąteczny. Nie trzeba rwać, ale można też. Są kubki i to nie byle jakiego rozmiaru. I to na przykład może być świąteczny kubeczek Tomka, ale super rzecz jest taka, że właśnie przy Tobie mam wypieki, tu ciastek, a tu na przykład zdjęcie Waszego chłopaka, więc dziewczyny, super pomysł na prezent dla ukochanych. To fajne? To Ci się podoba? No właśnie, takie prezenty i jeszcze dużo, dużo więcej na Empik Photo, także sobie wejdźcie na stronę, zobaczcie. Ciekawa jestem, co zamówicie. A my co zamówimy, Chris? A może takie jeszcze tu miałam te magnesy. Też fajnie personalizowane. O, z dziadkami do orzechów. Co tutaj jest? No co tutaj jest? Oglądaj. Tutaj właśnie wszystkie magnesy związane z najnowszymi kolekcjami. O tak. Ta-da! Kto to jest? Dziadek do orzechów. Christopherek? O, ile prezentów. Nie ma, to jest bez zdjęcia, no. Co jeszcze otworzysz? Jeszcze może być taki prezent z ciastkami. Świąteczna rodzinka. A, to jest mój. To dla Ciebie? Tylko imiona się nie zgadzają. Chodź, pokażemy, bo tu mamy jakie imiona, choć będziemy czytać po kolei. Marysia, Tomek, Ania, Janek. Czy jakieś imiona się u nas zgadzają? Nie bardzo. Ja mam to moje. To Twoje. Dobra, Ty to zabierasz sobie? No dobra.
to zabieramy to i lecimy do domu odpoczywać i spać. Pa! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!